Witam bardzo serdecznie. Tak jak pisałam wczoraj, umówiłam się z panem dyrektorem. Dziękuję panie dyrektorze, że znalazłem tyle czasu. Przepraszam, że wczoraj nie znalazłem czasu, ale naprawdę jesteśmy w okresie bardzo intensywnych rozmów i załatwiania różnorodnych spraw, dlatego nawet dzisiaj umówiłem się na inną godzinę, jestem dostępny o innej godzinie dla dobra pacjentów. Tak jest, oczywiście. Panie doktorze, bardzo niepokojące wieści nas dochodzą, że już w tej chwili zamknął pan 3 oddziały na Czarnkowskim Szpitalu, czyli pediatrię, ginekologię i porodówkę. Dlaczego? Proszę państwa, jest to absolutnie, dementuję te wiadomości. Po pierwsze, te oddziały nie są zamknięte, tylko zawieszona jest ich działalność. A sprawa jest jakby dwutematyczna. Jedna rzecz to zamknięcie tych zawieszenie tych oddziałów nastąpiło w wyniku naprawy słynnego dachu, o którym państwo pewno słyszeliście. W Czarnkowie było to głośno, była zbiórka wśród parafian, za co jestem niesamowicie wdzięczny parafianom. Jeszcze raz przekazuję wdzięczność parafianom Lubasza i dwóch parafii czarnkowskich, że potrafili zebrać pieniądze na swój szpital. Odbył się przetarg, bo musi być, każdy pieniądz publiczny musi być wydany oficjalnie. Odbył się przetarg na naprawę dachu i od 4 listopada rozpoczynamy naprawę dachu nad oddziałem pediatrycznym i oddziałem neonatologicznym. Samo zawieszenie działalności oddziału neonatologicznego powoduje, że musi być automatycznie zawieszony część położnica oddziału położniczo-ginekologicznego, dlatego że nie można odbierać porodów nie mając zabezpieczenia pediatrycznego czy neonatologicznego, znaczy neonatologicznego bardziej. Czyli wiemy, na jaki okres został zawieszony? I teraz tak, umowa z firmą naprawiającą dach jest zawarta na okres listopada 2019, ale wiadomo, jakie są warunki atmosferyczne i może się okazać, że firma nie zdąży. Jest taki aneks w umowie, że w przypadku złych warunków atmosferycznych remont może przedłużyć się o jakiś następny okres. Proszę państwa, mam nadzieję, że zamknie się to w okresie listopada i będę mógł tutaj państwu jako pierwszym, albo jak nie pierwszym, to przynajmniej z wielką radością zaproszę panią redaktor, żeby ogłosić ponowne otworzenie oddziału od 1 grudnia lub od 1 stycznia, jeżeli będą złe warunki atmosferyczne. Tajemnicą Poliszynela jest także, że w naszym szpitalu są bardzo trudne, jest bardzo trudna sytuacja kadrowa wśród szczególnie pediatrów. W każdym szpitalu, ale w naszym szpitalu to się jakby skumulowało. Prowadzimy intensywne rozmowy na temat zatrudnienia dodatkowo nowych pediatrów, gdyż powiedzmy sobie szczerze, że ludzie, pani kierownik dotychczas pracująca, do której mam olbrzymi szacunek za poziom oddziału pediatrycznego, że jest po prostu zmęczona, tak jak człowiek. No, tak samo jak każdy z nas ma prawo być zmęczony, tak ona jest po prostu zmęczona i musi trochę zmniejszyć ilość pracy. Ona złożyła wypowiedzenie. Wypowiedzenie zostało przyjęte w terminie ustawowym. Mam nadzieję, że sytuacja kadrowa w tym okresie remontu dachu się wyjaśni dla dobra małych pacjentów. Proszę państwa, chciałbym zaznaczyć, że nie można otwierać oddziału pediatrycznego, a tym bardziej neonatologicznego, bez pełnej obstawy lekarzy, pediatrów i neonatologów. Ja nie podejmę takiego ryzyka, żeby chociaż jedno dziecko miało stratę zdrowia lub nie daj Panie Boże, by zmarło w wyniku nawet godzinnej nieobecności lekarza w szpitalu. Proszę państwa, musi być 100% obstawy
i dyżurnej, ale lekarskiej także do południa. Jest taka nadzieja, sądzę, że będę miał dobre wiadomości. Jak będę, to na pewno to przekażę. Także nie jest to zamknięcie. Chciałbym jeszcze raz zdementować. Nie jest to zamknięcie, jest to zawieszenie, które wynika z sytuacji kadrowej, ale także wynika z koniecznych remontów. Remont dachu był zgłaszany już dużo wcześniej, od kilku lat, że cieknie dach. I to się wszystko skumulowało na pierwszych jesiennych opadach we wrześniu. Dopóki nie padało, nie ciekło. I w tej chwili brak remontu dachu doprowadziłby do albo do katastrofy budowlanej. To jest zresztą nie tylko remont dachu nad oddziałami, o których mówiłem, ale także remont dachu nad naszą kaplicą szpitalną, gdzie sytuacja była może i najgorsza. Natomiast w tej chwili udało się po pierwsze zebrać część pieniędzy, a po drugie uzyskać gwarancję uzyskania pozostałych pieniędzy od, bo my tego nie wyrobimy z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale od starostwa. Bardzo mnie to cieszy, czyli to nie jest tak, jak mówią na mieście, że zamyka pan oddziały, żeby szpital zbankrutował i żeby go ktoś przejął? Proszę państwa, absolutnie nie. W każdym razie ja nic na ten temat nie wiem. Jeżeli to jest działanie, to jest działanie za moimi plecami. Chciałbym o tym się dowiedzieć i będę temu przeciwdziałał. Natomiast ja nic na ten temat nie wiem, a na pewno nie robię to ja. Dobrze. Przyjęliśmy do wiadomości. Bardzo się oczywiście cieszymy, bo wie pan, że dużo Wrączan korzysta z opieki zdrowotnej. I mam nadzieję, że da, że będzie to dalej. Czyli możemy się nie niepokoić. Sytuacja na pewno jest trudna w związku z lekarzami, no bo to wszędzie jest, ale myślę, że pan dyrektor poradzi sobie jakoś z tym. Proszę państwa, powiem szczerze, że przez ostatni miesiąc to ja nic innego nie robię, tylko rozmawiam z pediatrami. Ja nie mogę nawet podjąć innych działań naprawczych w tym szpitalu, dlatego że praktycznie, zresztą ja mówiłem pani redaktor, że negocjacje trwają praktycznie do północy i staramy się. W tej chwili ta decyzja jest już jednoznaczna, natomiast postaramy się, żeby było to jak najkrócej i z jak najmniejszą stratą dla społeczeństwa, tak samo dla Wrącza. Muszę powiedzieć także, że intensywnie, tak jak obiecałem, intensywnie pracuję nad zatrudnieniem. To jest zupełnie inna grupa pediatrów. To są pediatrzy, którzy zajmują się leczeniem w domu. Niestety ci pediatrzy, którzy pracują, zajmują się leczeniem w domu, nie chcą leczyć w szpitalach. I nadal intensywnie pracuję, żeby na terenie Wronek był pediatra zatrudniony przez nasz szpital. No właśnie, bo to jest druga sprawa. Myślę, że ten szpital to wyjaśniliśmy sobie. Ja tylko mam taką gorącą prośbę. Jeśli się cokolwiek będzie działo, to bardzo proszę wyprzedzić te wszystkie plotki i jakąś taką króciutką informację. Tak, dzieje się tam coś, ale proszę się nie niepokoić i nic więcej. Ja to ogłoszę. Powiem szczerze, że plotka o przejęciu i prywatyzacji szpitala powstała poza moimi plecami. No, dowiedziałem się o niej, czy przeczytałem, natomiast jest to plotka, znaczy dementuję, jest to absolutnie nieprawdziwa i nikt z zarządu szpitala i nikt ze starostwa nie miał takiego zamiaru. Pomysły na reformę systemu służby zdrowia są, one są bardzo zaawansowane, rozmowy są toczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale one nie idą w kierunku prywatyzacji, tylko idą w celu zapewnienia ciągłości opieki w stosunku do dwóch szpitali istniejących w tym powiecie. I tutaj pomysły są różne. I to jest wypracowywane. Ja sądzę, że o tym państwo dowiecie się jako pierwsi w momencie, kiedy to będzie wypracowane. Ja nie mogę w tej chwili powiedzieć, jakie pomysły są, natomiast nie, one są absolutnie bez szkody dla pacjentów. Jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić. We wszystkich pomysłach, które są i wszystkich planach reformy, oddział pediatryczny szpitala w Czankowie ma istnieć. To nas cieszy.
To rzeczywiście. Dziękuję. W takim razie przejdziemy do drugiego problemu, o którym już wiemy oficjalnie, bo wiemy, że burmistrz otrzymał taką informację. Mianowicie od 1 listopada nieczynna będzie ta weekendowo-świąteczna pomoc. I to nas też trochę niepokoi. Bo obiecał pan ostatnio, że będzie do końca grudnia. Tak, proszę państwa, po sprawdzeniu wszystkich dokumentów oraz sytuacji ekonomicznej tej pomocy wieczorowej, weekendowej, ku mojemu zdziwieniu się okazało, że ona nie podpisała żadnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ale to wiemy, bo to było... Ale jej działanie w sumie było na pograniczu prawa, dlatego że właściwie lekarze, którzy udzielali pomocy, nie mieli pełnego prawa na wypisywanie recept czy innych zaświadczeń z tej przychodni, ponieważ nie było zgłoszonych w systemie zdrowia wieczorynki, pomocy weekendowej, czy jakiejś takiej formy. Proszę państwa, tutaj chciałbym podkreślić, że wspólnie z panem burmistrzem Wieczorem byliśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia, żeby unormalizować tę sprawę, usystematyzować tę sprawę. Niestety nie udało nam się uzyskać zapewnienia o refundacji usług. Wiem, że pan burmistrz prowadzi także rozmowy z swoim powiatem, z powiatem szamotulskim, gdzie, żeby jedna z wieczorynek przeszła na teren Wronek, ale nam jest naprawdę obojętne, czy ta wieczorynka będzie pod szpitalem szamotulskim, czy ta wieczorynka będzie podległa nam. Oczywiście cieszylibyśmy się, gdyby to było podległe nam. I jest także poparcie lokalnych posłów. Rozmawiałem dzisiaj. Nie chcę sprawy spalić, w związku z tym nie powiem z kim, żeby mimo wszystko któryś z tych dwóch szpitali, w sumie brakuje szpitali, podjął się zapewnienia tej pomocy weekendowej czy w ogóle wieczorynki. To jest pierwsza sprawa i pierwszy powód do zawieszenia, też zaznaczam, nie zamknięcia, zawieszenia pracy tak zwanej wieczorynki to nazwijmy. Ale do końca grudnia, tak? Proszę państwa, jest drugi powód, poważniejszy. Doszły mnie głosy, zaznaczam, doszły mnie głosy i nie mam na to dowodów, bo gdybym miał na to dowody, to bym zgłosił do prokuratora natychmiast, że część pacjentów miała pobierane opłaty skorzystania z pomocy popołudniowo-świątecznej. Sprawdziłem w naszych rachunkach, naszego szpitala, nie ma ani jednego przelewu z ewentualnych opłat, którzy by mieli ponieść ci pacjenci. Proszę państwa, to jest sprawa bardzo poważna. Jeżeli to by się potwierdziło, lekarze, którzy pracują na tej pomocy, są zatrudnieni przez szpital. Oni są zatrudnieni na godziny, nie od pacjentów. To nie jest ich prywatna wieczorynka, to nie jest ich prywatny gabinet. Te 12 godzin, kiedy oni dyżurują, są zatrudnieni przez szpital. I wszelakie inne formy zapłaty są całkowicie nielegalne. Dlatego apeluję do państwa, jeżeli ktoś z państwa musiał w jakiejkolwiek formie zapłacić za pomoc popołudniowo-świąteczną, chciałbym, żeby to było zgłoszone do dyrekcji szpitala. My nie pobieraliśmy opłat od nikogo. To było obojętnie, czy lekarze byli zapisani do naszego lekarza rodzinnego, czy byli zapisani do innych lekarzy rodzinnych. My nie podjęliśmy takiej decyzji, żeby od kogokolwiek pobierać opłaty. Jeżeli się okaże, że tak faktycznie było, obiecuję państwu, że zgłaszam to do prokuratury. Dlatego, że to jest przestępstwo. Rozumiem. Ci lekarze byli zatrudnieni u nas w szpitalu. Oni przy zgodzie dyrekcji mogli pobierać opłaty, ale wtedy te opłaty powinny być przelewane na szpital. To jest pierwsza rzecz. W związku z tym, przy tego typu podejrzeniu formalnym musiałem natychmiast
zaprzestać działalności, żeby wyjaśnić tą sprawę. Mam nadzieję, że nie mam racji, że to były pomówienia i że nie poparte dowodami, dlatego że sprawa by była niezwykle poważna, gdyby się okazało, że tak faktycznie było. Chciałbym jeszcze jedną rzecz wyjaśnić odnośnie lekarza rodzinnego, bo też były różnego rodzaju głosy na ten temat lekarza rodzinnego, który pracuje u nas, w naszym szpitalu, a ma swoją poradnię we Wronkach. Proszę Państwa, to nie jest prywatna poradnia lekarza rodzinnego. To jest poradnia, która należy do naszego szpitala. Ja jestem zadowolony z pracy lekarza rodzinnego i mam nadzieję, że jest możliwa dalsza współpraca, mimo jego krytycznych głosów na temat dyrekcji, ale zaznaczam, on musi to przyjąć, że to nie jest przychodnia lekarza rodzinnego prywatna, tylko to jest przychodnia lekarza rodzinnego szpitalna. Tak, to i wiemy. Dlatego nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie ta osoba jest odpowiedzialna za tą przychodnię. To jest pierwsza rzecz. Druga. Moim celem jest wystawienie kolejnej listy niekonkurencyjnej, uzupełniającej na kolejnego lekarza, żeby, bo my nie mamy ograniczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia co do ilości pacjentów, którzy by mogli być u lekarza rodzinnego, naszego lekarza rodzinnego we Wronkach. Nasz lekarz rodzinny stanął na granicy maksymalnej liczby pacjentów, żeby mógł ich spokojnie i bezpiecznie zabezpieczyć im zdrowie i porady. Tym bardziej, że na początku było dwóch lekarzy, bo był jeszcze pediatra. No, to powiem szczerze, że to są czasy, których ja nie znam, nie pracowałem tutaj, ale no, tak było de facto. Warunkiem właśnie tego było, że będzie lekarz pediatra, a potem lekarz pediatra. Jeżeli prowadzę, i to proszę Państwa, tak jak powiedziałem poprzednio, prowadzę intensywne rozmowy, żeby powstała druga lista drugiego lekarza rodzinnego. Jeżeli nawet to nie będzie pediatra, to będzie inna lista. Proszę Państwa, mieszkańcy Wronek muszą mieć prawo wyboru. Więcej. Była także propozycja, nie będę ukrywał, przeniesienia pewnej listy pacjentów do naszej poradni, jakby przejęcia i zwiększenia działalności. Proszę Państwa, jeżeli by nam się to udało, mamy możliwość wzmocnienia także lokalowego i sprzętowego. Bo na razie to jest na granicy opłacalności. Jeżeli coś staje się opłacalne, to możemy wtedy zapewnić następne środki ze szpitala. Cieszę się z bardzo dobrej współpracy z Radą Miasta Wronki i uważam, że to będzie dla dobra pacjentów. Jeszcze jest jedna sprawa, którą chciałbym, bo słyszałem poprzednie wywiady i do jednej rzeczy muszę się odnieść. Bardzo proszę. Nieprawdą jest, że zmniejszyła się liczba specjalistów w poradniach specjalistycznych we Wronkach. Ja jestem bardzo zadowolony z pracy poradni specjalistycznych. Są, i tutaj chciałbym Państwu powiedzieć, że są specjaliści ortopedzi, którzy pracują we Wronkach, nie prywatnie, na poradnie. I ci specjaliści wypełniają kontrakt w 100%. Jest jeden młody ortopeda, który jest akurat teraz będzie zdawał specjalizację, drugi bardzo doświadczony ortopeda pracujący w klinice i trzeci bardzo doświadczony ortopeda pracujący w klinice. W związku z tym nie przyjmuję do wiadomości, że nie ma specjalistów, bo są specjaliści. Więcej, w momencie, kiedy się wydłuży kolejka do specjalistów, akurat w dziedzinie ortopedii jest możliwość załatwienia.
Nie obiecuję Państwu w innych dziedzinach, bo jak sami widzicie, pediatrii jest bardzo trudno załatwić specjalistę pediatrę. Natomiast w dziedzinie ortopedii, dzięki moim osobistym stosunkom i staraniom o rozwój ortopedii w naszym szpitalu, jest możliwość, że powstanie kontrakt wiązany, to znaczy lekarze będą mieli możliwość operowania i zarobku w naszym szpitalu, ale wtedy będą musieli coś zrobić dla naszego lecznictwa otwartego, które dla lekarzy nie jest tak opłacalne, także pod względem finansowym. W związku z tym ten kontrakt wiązany jest moją nadzieją. Jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć. Ja mam nadzieję, że uda nam się otworzyć filię naszej poradni leczenia bólu także we Wronkach. O to pisaliśmy. Oczywiście znane są Państwu różnego rodzaju spory. Obiecuję Państwu, że znaczy inaczej. Te spory są w tej chwili załatwiane, negocjowane i jestem przekonany, że uda się znaleźć właściwe wyjście. Proszę Państwa, musicie zrozumieć, że dyrektor musi przyjmować mniejsze zło, czyli musi zapewniać ciągłość finansowania. No nie mogę kogoś zatrudnić, mu za to nie zapłacić. Działać w granicach prawa, z czym były pewne wątpliwości odnośnie pomocy świątecznej i wieczorowej. Mam nadzieję, że to się nie potwierdzi. Naprawdę, proszę Państwa, liczę, że to się nie potwierdzi. Bo inaczej to jest sytuacja bardzo zła dla, między innymi dla tych lekarzy, którzy by pobierali ewentualne opłaty. I zapewnić kadrową ciągłość. No i w tej chwili moim największym problemem jest chyba zapewnienie kadrowej ciągłości. Szczególnie w tych niektórych specjalizacjach, których jest mało. Powiem Państwu, że pediatrę jest łatwiej znaleźć, ale pediatrę, który chce się zajmować noworodkami, czyli neonatologa, jest niezwykle trudno znaleźć. I to ograniczenie spotka nie tylko nasz szpital. Sądzę, że wiele szpitali będzie miało z tym problem. No wiemy, co do ortopedii czarnkowskiej, to nie mam niestety absolutnie dobrych wspomnień. Zresztą mój felieton pokazał to, także tutaj nie będę się wypowiadać, ale chciałam jeszcze wrócić do tej listy pacjentów, o której Pan mówił, bo ja nie bardzo zrozumiałam i boję się, że no mamy nadzieję, że są inteligentniejsi moi czytelnicy i słuchacze, ale chciałabym jeszcze wyjaśnić. Jest w tej chwili jeden lekarz, tak? I Pan postara się, żeby był drugi lekarz wzmacniający, czyli czy to jest kontry jakiś taki? Nie. Jak to będzie wyglądało? Czy to będzie współpraca, czy to... W ramach tej samej przychodni. W ramach tej samej przychodni można mieć kilku lekarzy, tak, którzy wcale nie są względem siebie konkurencyjni, ale nie są jakby uzupełniający względem siebie, że jest tylko jedna lista. Dlatego, że może być taka sytuacja, że część pacjentów zapisuje się na listę do jednego lekarza, a część pacjentów zapisuje się na listę do drugiego lekarza. Tylko każdy z tych lekarzy musi mieć zapewnione, po pierwsze, miejsce, gdzie przyjmuje, być oddzielonym, do tego zapewniać ciągłość opieki codziennie w tych godzinach, tak jak zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czyli mówiąc krótko, u lekarza, który dotychczas pracuje, którego jeszcze raz podkreślam, że z jego pracy jestem bardzo zadowolony, może Państwa zdanie jest inne, ale ja jestem zadowolony, może być na przykład zapisanych 2,5 tysiące pacjentów, tak, i powstaje nowa lista do drugiego lekarza, który będzie codziennie też pracował, albo dwóch lekarzy, którzy będą codziennie pracowali, w tym może być jeden na przykład pediatra, do którego się zapisze drugie, kolejne 2,5 tysiąca pacjentów. Natomiast jedno stwierdzam, nie może być zapisanych u jednego lekarza na przykład 10 tysięcy pacjentów, bo nie da rady. No nie da rady. To znaczy, bardzo optymistycznie to brzmi, ale no ja mam pewne wątpliwości, panie dyrektorze, że to tak będzie pięknie wyglądało. No sorry, że tak jest, ale... Proszę Państwa... Doświadczenie moje mówi, że to tak nie zawsze jest ładnie. Proszę Państwa, no najtrudniejsze w tej chwili problemy są z zapewnieniem zarówno obsady pediatrycznej w szpitalu, jak i obsady pediatrycznej w poradniach.
Pediatria stała się wymierającą specjalizacją. Jest ich coraz mniej, coraz starsi, coraz bardziej zmęczeni. Kobiety, które są pediatrami młodymi, często rodzą dzieci i nie podejmują się pracować w pełnym zakresie godzin, bo po pierwsze nie mają takiej potrzeby. I tu nie chodzi o kwestię, jeszcze raz zaznaczam, kwestie osobowe w naszym szpitalu w tej chwili nie są kwestiami finansowymi. To nie są kwestie finansowe. To są kwestie braku specjalistów, o czym jest mówione w całym kraju. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna sprawa, że w takiej sytuacji z zawieszaniem działalności oddziałów w kraju jest więcej. Ja rozmawiałem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie jesteśmy ani najgorszym, ani najlepszym szpitalem. Plasujemy się w połowie. I ten problem jest teraz dla szpitali powiatowych, żeby zawieszanie nie przerodziło się w zamknięcie. No właśnie, o to, jest, proszę Państwa, to jest zawieszenie czasowe. To zawieszenie jest związane z remontem, który jest konieczny. Mam nadzieję, że po zakończeniu remontu... Czyli Panie Dyrektorze, kiedy możemy pytać? Na początku, pod koniec listopada? Sądzę, że pod koniec listopada jest bardzo realny termin. Bardzo realnym terminem. Bo mimo wszystko nasza rozmowa ma taki wydźwięk, mimo wszystko na koniec negatywny, bo i tak wyjeżdżam stąd z informacją, że wieczorynki naszej nie będzie i szpital zawieszony czy zamknięty, ale w każdym razie nieczynny przez najbliższy. Znaczy nie szpital, tylko 2,5, bo ginekologia będzie działać. To jest różnica. Natomiast powiedzmy to działanie położnictwa jest bezpośrednio związane z koniecznością. To już wiemy też. A teraz jeszcze radosna wieść z Wronek. Wczoraj byłam na komisjach Rady Miasta i Gminy Wronki i radni przychylili się do sfinansowania fotela ginekologicznego w przychodni. Dziękuję za taką radosną wiadomość. Nie, to znaczy to usłyszałem po raz pierwszy od Pani. Natomiast, no przecież rozmawiałem na ten temat z Panem Burmistrzem. Prosiłem o to. Prosił Pan na Radzie i Pan zobaczy. Mówisz, masz miesiąc prawie, trochę więcej. Radę proszę o pediatrę. Do szpitala. Radę proszę o pediatrę do szpitala i wtedy mówisz masz i odwieszamy to zaraz po zakończeniu. No wiem. No nie ma proszę Państwa, proszę Państwa, to tak sobie żartujemy trochę. Dobrze, że żartujemy w tej sytuacji trudnej służby zdrowia. Jeszcze muszę Państwu obiecać, że nad tym problemem osobowym pochyla się także wielu polityków na każdym szczeblu. No właśnie. Od szczebla najniższego do szczebla najwyższego. I te rozmowy są prowadzone w różny sposób. I mam nadzieję, że przy wspólnej pracy nas, jako administracji szpitala, miejscowych polityków i polityków centralnych, uda się załatwić to pozytywnie. Chciałbym powiedzieć, że ten fotel ginekologiczny to jest bardzo ważna sprawa. To może nie tyle ważna pod względem wysokości kosztowej, bo może i my moglibyśmy tylko kupić ten fotel, ale świadczy to o potrzebie, tak, widzeniu potrzeby ze strony Wronek istnienia naszego szpitala. Proszę Państwa, także my robimy ze swojej strony wszystko, bardzo proszę Pani proszę Państwa, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy wyjaśni się sprawa moich wątpliwości prawno odnośnie działania tak zwanej wieczorynki, czyli tej pomocy świątecznej. Z kolei uda nam się mimo wszystko uzyskać jakąś refundację lub na tyle zwiększyć działanie lekarza rodzinnego na terenie Wronek. Zaznaczam. Ale to aktualny lekarz. No, bo jeśli będzie drugi lekarz, zapiszą się ludzie. Jeśli będzie pediatra, to się zapisze jeszcze więcej. Proszę Państwa, jest jeszcze jedno. Dlaczego chcę mieć drugą listę? Bo daje to możliwość wyboru osobowego. No i tak bo część ludzi, nie zapisuje się na naszą listę
tylko i wyłącznie ze względów jakby osobowych. Tak. Bo no jedni wolą mieć lekarza rodzinnego mężczyznę, inni wolą mieć lekarza rodzinnego kobietę. Na przykład. No, no jedni na przykład wolą chodzić do ginekologa kobietę, a drudzy do ginekologa mężczyzny. I tak tutaj damy pewną możliwość wyboru. Proszę Państwa. Trzymam Pana za słowo, Panie Profesorze. Jeszcze jest jedna sprawa. Wiem, że na tym terenie jest potrzebne wzmocnienie, może nawet nie w chwili obecnej, ale proszę Państwa, przecież wiecie doskonale, że lekarze też nie są niezniszczalni. Wachnięcie w postaci choroby któregoś z lekarzy, aktualnie pracujących, jeśli jest jeden, to... Ale, właśnie, no z pełną troską. To samo dotyczy oddziałów. Proszę Państwa, na czym polega w tej chwili problem zachowania ciągłości pracy oddziału? Na tym, że całe te oddziały były oparte na jednej osobie. Proszę Państwa, dlatego dążę, żeby na przykład chirurgia czy ortopedia nie była oparta tylko i wyłącznie na mnie. Bo wtedy możliwość jakiejkolwiek niedyspozycji powoduje, że oddział może mieć kłopoty, może być zawieszony, nie zamknięty. Proszę Państwa, mam to szczęście, że na oddziale chirurgicznym pracuje dwóch stałych lekarzy od dawien dawna związanych z tym rejonem, którzy sprawiają wrażenie w tej chwili zdrowych i mam nadzieję, że gdyby była jakakolwiek moja niedyspozycja lub potrzeba pracy w innym miejscu, bo to zrozumcie Państwo, że nie można pewnych rzeczy łączyć. Jeżeli ja tutaj pracuję ciężko w tym pomieszczeniu, czyli w miejscu tak zwanego zarządu szpitala, to muszę mniej albo w ogóle nie pracować na oddziałach. Dlatego celem obecnym jest, znaczy nie, to jest inaczej, ja pracuję wtedy w godzinach nocnych, popołudniowych, na oddziale, albo odwrotnie, no ale właśnie, wydolność jest jakaś określona, natomiast, której no nie można przekroczyć, bo no, w końcu potem się dowiecie, że ja jestem chory, nie? Natomiast celem nadrzędnym, to nie tylko naszego szpitala, jest wzmocnienie osobowe. Wzmocnienie osobowe powoduje, że szpital jest mocny, nawet nie tyle finansami. Większym zagrożeniem dla szpitala jest mała liczba lekarzy, którzy w tej chwili w danym miejscu pracują. To jest większy problem w tej chwili niż problem finansowy. A jeśli już mówimy o lekarzach, proszę mi powiedzieć, bo wiadomą rzeczą było, że w szpitalu w Czarnkowie pracuje bardzo wielu lekarzy kontraktowych, którzy zarabiali bardzo duże pieniądze i tak dalej. Czy to się w tej chwili zmieniło za Pana rządów? Nie. Proszę Państwa, w tej chwili wie Pani doskonale, że jeżeli nie idzie jakby zabrać pieniędzy, jak już ktoś dostał raz, ale jest inna sprawa, poważniejsza. No nie ma rynku lekarzy. To nie ma tak, że jest... Natomiast co się zmieniło? Udało się w poszczególnych, pojedynczych miejscach zatrudnić młodych adeptów medycyny, na przykład w Izbie Przyjęć Czarnkowie. I to jest mój chyba największy sukces. Tylko jeszcze jedna rzecz. To są ludzie, którzy nie są związani miejscem zamieszkania z Czarnkowem. Ja bym bardzo chciał, żeby oni się przeprowadzili z Poznania czy z innych miejscowości do Czarnkowa, bo wtedy zmienia to sytuację. Ale mimo wszystko sygnał, który otrzymuję, proszę Państwa, ja otrzymuję sygnały odnośnie pracy poszczególnych lekarzy, otrzymuję skargi, nie będziemy o ten temat mówić, bo ja nie oceniam pracy swoich lekarzy, otrzymuję pochwały dla lekarzy i tak dalej, no pochwały jakby były... Pochwały rzadziej, bo zawsze komuś jest łatwiej napisać skargę niż pochwałę, ale także ja wiem, gdzie są słabe miejsca. Ale z tego, co otrzymuję na razie wiadomości, to ci lekarze, tych kilku lekarzy, których udało się dodatkowo sprowadzić tutaj do pracy, są raczej chwaleni niż ganieni. I to jest wręcz
nie chcę powiedzieć średni personel, bo już tu ostatnio na Radzie było zwrócenie uwagi, że to nie jest średni, bo większość pielęgniarek ma w tej chwili wyższe wykształcenie, w związku z tym to jest, inaczej powiem, personel pielęgniarski chwali tych lekarzy, a oni się znają. To znaczy dla mnie nawet ważniejsza jest pochwała udzielona przez pielęgniarkę w stosunku do młodego lekarza, niż pochwała pacjenta, bo pacjent jest czasami, no nie ma pełnej świadomości. Jak mi pielęgniarka mówi, że dany lekarz dobrze i bardzo dobrze pracuje, to jestem z tego szczęśliwy i takiego lekarza będę promował także pod względem finansowym. I to jest droga rozwoju szpitala. To jest droga rozwoju szpitala. Tylko musimy coś zrobić, żeby ich zatrzymać tutaj, żeby oni nie pojechali. Ale to już jest kwestia rozmowy z, na przykład z burmistrzem Czarnkowa, który na przykład zadysponowałby jakimiś mieszkaniami służbowymi, coś w tym rodzaju, no nie wiem. W tej chwili są różne pomysły, na przykład stypendialne w stosunku do studentów, którzy rokują dobrze, albo pomysły stypendialne w stosunku do młodych lekarzy. To akurat ja uważam, że nie przyniesie efektów, dlatego że młodzi lekarze są w tej chwili w stanie tyle zarobić, że nie potrzebują stypendium. Tylko chcą, muszą chcieć pracować. Nie? Ja myślę też, że jest to troszeczkę taki, powinien to być jakiś taki systemowy, systemowe zmiany powinny się tutaj zadziać też. Ja powtarzam po raz kolejny, ja już to powtarzałem wielokrotnie. Tragedia Wronek i Czankowa polega na tym, że jesteśmy w najgorszej odległości. Bo gdybyśmy byli w odległości 160-200 km od Akademii, no od Uniwersytetu Medycznego, to ci lekarze by się przeprowadzili, jeżeli by chcieli tutaj się związać. Jakbyśmy byli w odległości Szamotu, czyli 35-40 km, plus dobry dojazd pociągiem, do Wronek jest lepsza, a do Czankowa nie idzie dojechać pociągiem. Lekarz, który tutaj się podejmuje pracy, na przykład z Poznania, musi półtorej godziny jechać nie najlepszą szosą. Ja wiem, bo ja jeżdżę. To wiem, jak to czasami jest niebezpieczne, ta jazda. I lekarz zmęczony po dyżurze musi też te półtorej godziny wrócić z powrotem do Poznania. Że lepiej by było, żeby oni mieszkali tutaj, albo stąd mieć lekarzy. Natomiast nadzieja tych szpitali, czyli jeszcze raz powtarzam, to jest najgorsza odległość, która jest możliwa. To samo z Wronkami. Dla mnie na przykład Wronki są stosunkowo blisko Poznania. Ja uważałem, że ludzie z Poznania mogą dojeżdżać do Wronek. Okazuje się, że nie chcą, ale wie pani co, no to jest też już taka odległość, gdzie to się nie wyskoczy do pracy. Z drugiej strony też chciałem mieć tą świadomość, że ja pracując w Poznaniu, to w południe ja też jechałem z powrotem do domu godzinę. Także to nie ma tak, tylko wtedy jechałem 8 km w godzinę, a tutaj się jedzie 80 km półtorej godziny. Nie? Także, proszę Państwa, nadzieja jest w młodych lekarzach, ale to jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, przewiduję, że ten rok i następny rok będzie dla służby zdrowia najgorszy, bo powstaje konkurencyjność co do osób. Nawet nie co do jakości usług, a co do zatrudnienia osób. My musimy zapewnić ciągłość działań. Ja tu powiedziałem w pewnym momencie, że nie podejmę takiej decyzji, że bez zapewnienia ciągłości obecności lekarza w szpitalu jakiś oddział może istnieć. Bo nawet gdyby jeden chory w ciągu, nie wiem, umarł, to ja bym sobie nie mógł spojrzeć prosto. Znaczy, ja bym, byłaby to odpowiedzialność prawna, ale także pod moim względem moralna. W związku z tym, no musi być 100% pewność zapewnienia ciągłości pracy lekarzy. Miejmy nadzieję, że to się wszystko powiedzie, bo to jest taka konkurencja w tej chwili między szpitalami. Musimy zrozumieć, że jeżeli będziemy tą konkurencję rozumieć w postaci przepłacania, czyli konkurencję finansową, że jeden szpital zapłaci 10 zł więcej od drugiego, to my się wykończymy pod względem finansowym. Wszystkie szpitale się wykończą. To jest kwestia umowy między wami dyrektorami. Nas, pacjentów, interesuje to, że na razie w listopadzie nie mamy gdzie z dzieckiem pojechać do Czarnkowa, trzeba jechać do Szamotu.
No, to jest prawda, ale dyrekcja... Dyrekcja jest powiadomiona obydwu szpitali. Tu chciałbym także podkreślić, że dyrekcja szpitala Trzcianeckiego poszła nam na rękę. Ewentualne dzieci, które by przebywały na szpitalu rano 1 listopada, kiedy kończymy działalność, czasowo oddziału, będą przekazane do drugiego szpitala, o czym rozmawiałem z dyrektorem. Z dyrektorem Szamotulskim nie rozmawiałem, ale powiadomiłem go. No i chyba przyjmie te trudności ze zrozumieniem, tak samo jak ja bym przyjął ewentualne kłopoty innych szpitali, gdyby się zdarzyły w otoczeniu. Proszę Państwa, wierzcie mi, że inne szpitale działają też na granicy wydolności osobowej. Nawet nie mówimy o wydolności finansowej. Oczywiście szpital nie może tworzyć długów jakichś tam nieporównywalnych, ale wydolność osobowa jest wydolnością tu i teraz. To znaczy, nie ma lekarza, to nikt go nie stworzy. No tak. A jeżeli go ukradniemy, w cudzysłowie, ukradniemy z drugiego szpitala, to ten drugi szpital ma problem. Czyli to ja mówię, koło zamknięte. Życzymy dyrektorze dużo sił do tego, żeby pan jednak... I pediatrę, bo nawet więcej pediatrów. Tak. Życzymy sobie, że... Ja bym chciał mimo wszystko z panią się spotkać jeszcze w tym roku, żebym miał lepsze wiadomości, także odnośnie działania poradni. No i chciałbym, bardzo bym sobie życzył, żeby te wiadomości, które do mnie doszły, nie potwierdziły się. A jeżeli potwierdzą się, to obiecuję, że będę wysuwał najpoważniejsze konsekwencje w stosunku do tych osób. Dziękuję bardzo.